Osiem dyscyplin uznano za wiodące na suwalskiej arenie sportowej. Podopiecznymi 9 klubów szkolących dzieci i młodzieży są lekkoatleci, karatecy, siatkarze, szachiści, pływacy, żeglarze, badmintoniści i futboliści. Muszą się jeszcze sporo nauczyć i właśnie w tym postanowił pomóc samorząd. 750 tysięcy złotych ma wesprzeć finansowo szkolenie być może przyszłych gwiazd sportu. To cel bardzo dalekosiężny, ale ten najbliższy i podstawowy jest równie istotny. To jest jakaś forma zainteresowania skierowana do najmłodszych naszych mieszkańców. Chcemy, żeby ona była jak najbardziej atrakcyjna i żebyśmy mogli troszeczkę odciągnąć młodzież, dzieci od komputerów, smartfonów, gier komputerowych, bo tego mamy chyba zbyt dużo. Wysiłek fizyczny i taki psychiczny czasami i emocje są dla młodego człowieka potrzebne. Jeżeli to jest wszystko pod kontrolą, z właściwym trenerem, to ten rozwój fizyczny w młodym wieku jest naprawdę wręcz koniecznością. Widzimy, jakie schorzenia, chociażby otyłość wśród najmłodszych już ma miejsce, nienadwaga. No i w trosce o zdrowie naszych najmłodszych mieszkańców. Wiadomo jednak, że spośród uczestników klubowych zajęć sportowych dość sprawnie można wyłuszczyć prawdziwe perełki. W tamtym roku udało się zdobyć medal Mistrzostw Europy, czyli wiadomo, że coś jednak możemy realizować. W tym roku próbujemy realizować coś dalej, czyli wystartować, że powiem, z grubej rury i zacząć coś poważniejszego też działać w kraju, jak i też za granicą. A środki najważniejsze co? No są większe, to jest najważniejsze, prawda? Jeżeli są większe środki, to od razu jest mobilność inna i możliwość inna, jak też i chęci. No, myślę, że tak jak i nie tak samo mówię zawodnik, te chęci będą poważniejsze, a wtedy możemy coś na tym zbudować. Suwalscy karatecy sięgają po laury niezwykle skutecznie, choć ich wysiłek w drodze do sukcesów okupiony jest ogromnymi wyrzeczeniami. W marszu do sportowego podium nie wszyscy mają wystarczającą dozę determinacji, by powstać po niejednym upadku i walczyć dalej. Na treningi chodzą, ćwiczą, ale rywalizacja sportowa przestaje się podobać. Może też źle użyłem słowa, że przestaje się podobać. Wiedzą, jaka to jest trudność. Wiedzą, jaka jest trudność. Trudność z rywalizacją sportową polega na tym, że to są zupełnie inne jednostki treningowe. Trzeba poświęcić więcej czasu. To związane idziemy dalej, jak idźmy już tak od mojej trenerskiej strony. To musi być i ta osoba, czyli to dziecko albo młodzieżowiec albo młodzieniec, a do tego jeszcze musi być rodzic, bo to wszystko jak razem jest, współpracuje, to wszystko można zrobić, nawet może być bardzo poważny wynik w sułałkach, ale zaczyna tego brakować, a rodzice czasu nie mają, a dzieci nie mają chęci i to odczuwamy niestety, tak? Czyli coraz mniej jest tych, którzy dochodzą do samego końca, czy do tego sukcesu. Kiedyś, powiem kolokwialnie, można było z 10 wybrać takich zawodników, którzy startowali i zdobyli już medal mistrzostw Polski, teraz trzeba zrobić to już ze 100. Ogromny potencjał w suwalskich dzieciach i młodzieży dostrzega również inny klub, legendarny SKB Litpol Malow Suwałki. Nasi badmintoniści są potęgą, ale klub od lat systemowo kształci kolejnych zawodników. To jest klub, który ma nie tylko tą lokomotywę w postaci SKB Litpol Malow Suwałki, 19-krotnego drużynowego mistrza Polski, ale ta lokomotywa ciągnie za sobą bardzo wiele wagoników, począwszy od młodzieżowców, poprzez juniorów młodszych, młodzików młodszych i dzieci. To szkolenie trwa od najmłodszego, już od 5 roku życia. Niektóre dzieci trenują. No i ten trening jest bardzo efektywny, czasami bardzo ciężki, bo niektóre dzieci bardzo ciężko trenują na swoje sukcesy, ale nagrodą są te właśnie medale mistrzowie Polski w różnych kategoriach wiekowych, czasami nawet podwójni mistrzowie Polski, czyli w dwóch grach, co jest rzadkością. Kolejną dyscypliną, w której suwalscy zawodnicy święcą triumfy, są szachy. Królewska gra oparta na logice i strategii zyskała w Suwałkach na popularności niemal 50 lat temu. Zaczęło się od szachów masowych, ale amatorskich. Z czasem tutejsi szachiści zaczęli zdobywać pierwsze laury i medale. Trudno zliczyć sukcesy, tytuły i krążki zwożone z zawodów niemal hurtowo. Jak podaje klub, w swoim rysie historycznym w ciągu 40 lat aż 41 zawodników zdobyło niemal 130 medali, a niektórzy z nich, jak na przykład Anna Warakomska, przywieźli je do miasta dziesiątkami.
Dzisiaj klub ma znaczącą ilość podopiecznych. Około 70 zawodników, którzy systematycznie ćwiczą szachy. No te środki w znacznym stopniu oczywiście wspomagają szkolenie, bo to przede wszystkim taki jest cel. I to nam pomaga, że możemy po prostu realizować bez jakichś zakłóceń szkolenie. Także to jest bardzo duża pomoc Urzędu Miasta. W tej dyscyplinie szkolenie również rozpoczyna się na bardzo wczesnym etapie. Niektórzy koledzy prowadzą też trochę takie zajęcia szachowe w przedszkolach. Nie we wszystkich się daje, ale w niektórych przedszkolach są i tam jest po prostu jakby pierwszy etap takiego zainteresowania szachami, potem przychodzą do klubu i dalej ćwiczą. Także jest, mamy nadzieję, że wyrosną mistrzowie w najbliższej przyszłości. I tego właśnie życzymy zarówno trenerom, jak i wszystkim młodym zawodnikom, niezależnie od tego, jaki sport uprawiają.